Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Fortnite'a na moim kanale. Dzisiaj mam dla was wyzwania 9 tygodnia z sezonu, oczywiście 7. Ale zanim to zostawcie oczywiście łapkę w górę, suba z dzwonkiem, możecie też napisać komentarz. I pamiętajcie, że wchodząc do sklepu, wpisując tutaj nick profi, z małych, z dużych, wielkich liter, obojętne, nie ma to żadnego znaczenia, i potwierdzając swój wybór, możecie mnie dzięki temu wspierać w tej grze. A dzięki temu będę mógł robić dla was lepszy giveaway. Dobra, nie przedłużając, przechodzimy już do wyzwań. 9 tydzień wjechał na rejon. Pierwsze wyzwanie z 3 darmowych i oczywiście 4 wyzwania karnetu płatnego. Pierwsze, użyj podstępnego bałwana w różnych meczach, czyli nowy item. Musicie go po prostu założyć lub rzucić, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że założyć w każdym razie jest to bardzo, bardzo łatwy przedmiot do znalezienia. Praktycznie w tej chwili wszędzie go znajdziecie. W 3 różnych meczach udało wam się bez problemu go użyć. Kolejne zadanie, wyląduj w sklepowej sadybie, etapowe, 5 etapów. Bardzo proste zadanie, wystarczy tam wylądować, czyli nie musicie wyskakując z busa od razu lecieć na tą miejscówkę. Możecie po prostu na przykład przy użyciu launchpada skoczyć i wylądować na tym miejscu lub przy użyciu wyrwy lub wyskoczyć po prostu też z burzolotu. Kolejne zadanie, zlikwiduj przeciwników na rozdrożach lupieci lub w sklepowej sadybie. Bardzo proste zadanko, 3 fragi musicie zrobić tutaj lub i tu po kilka fragów. Bardzo proste zadanie, super jest to, że od jakiegoś czasu właśnie zrobili takie, że możecie likwidować przeciwników w 2 różnych lokacjach, a nie w tej właśnie jednej. Kolejne zadanie już z tego karnetu płatnego. Przekłuj 10 złotych balonów, filmik od lokacji tych 10 złotych balonów, a właściwie znalazłem ich 11, znajduje się już na moim kanale, więc odsyłam was do niego. Kolejne zadanko, etapowe, 3 etapy, zataś na zegarze słonecznym, więc tak jak już wspominałem tutaj przy 10 złotych balonach, filmik też o tych tańcach, 3 wszystkie lokacje są już u mnie na kanale, więc odsyłam was do niego. Kolejne zadanie, likwidacja strzelba, trudne, 3 fragi, nie wydaje mi się, żeby to było trudne zadanie, bardzo proste zadanko, pamiętajcie tylko, żeby nie używać może tej szarej pompy automatycznej, no bo jak dobrze wiemy, nie działa ona tak jak powinna i strasznie mało damage robi. I kolejne zadanie, a może jeszcze wrócę, co do strzelby, to najlepszą pompą jest aktualnie złota, nowa ciężka, bo starą usunęli, ona robi po prostu 200 nawet damage w samą głowę. Bez problemu możecie ściągnąć przeciwnika. No dobra. I przechodząc do ostatniego zadania. Ukończ próby na czas burzolotem X-4. Trudny. Tego jeszcze nie znalazłem. Myślę, że filmiku chyba wam nie będę robił na ten temat, bo wystarczy wsiąść do burzolotu i jakieś tam próby czasowe latają, znajdziecie na pewno. Bo to polega zadanie na tym, żeby przelatywać po prostu przez te kółka, które zawsze są gdzieś tam rozsiane po mapie. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, suba z dzwonkiem, napiszcie komentarz, będę bardzo wdzięczny wam za każdą aktywność. Możecie też zajrzeć do linków w opisie, pamiętajcie o kodzie twórcy w sklepie Fortnite i właściwie w całym Epic Games. No i zapraszam was też na streamy. Dzięki za oglądanie jeszcze raz, trzymajcie się, cześć, hej!